zapraszam na jutrzejszy poranek, chwilę po 6. Michał Hamburger, Julia Nowaczyńska, dziękujemy za te 2 godziny. Na koniec jeszcze Natalia Nykiel i tak potrzebny nam wszystkim obecnie spokój. Proszę na siebie uważać, do usłyszenia. Teraz oddasz mi wzrok, głośny śmiech, mój niemądry sen. Umiesz liczyć do 3, to już tłok, wykreśl proszę mnie. Mogę stać tu, gdzie niepewny grunt. Dlaczego spokój mam, choć zginie świat? Spotkanie z Jasonem razem zamyka dzisiejszą drugą połowę dnia. Piosenka nazywa się Better With You i tak właśnie jest. Bardzo dobrze czujemy się z wami. Mam nadzieję, że wy doskonale czujecie się z nami, z Meloradiem, słuchając nas. I jeżeli chodzi o poranek i potem o twój dzień z Melo i drugą połowę dnia, będziemy grali dla was także jutro najprzyjemniejszą muzykę. A propos poranka, rano zacznie Piotr Sforakowski. Ze mną usłyszycie się od 12. Better With You, czyli trzymajcie się zdrowo przede wszystkim i z uśmiechem i pozytywnie. S Německem a Rakouskem se táhnou až několika kilometrové kolony. Jedě na koncert do Chile. Virusami od časů internetu. Leky oczywiście kończą się. Można tak upraszając powiedzieć, choć pewne z tych... celu. Na zasadzie posłuchaj Meloradia podczas porannych przygotowań. Motywujemy do aktywności i podnoszenia odporności. Zostań w domu i ćwicz z nami. Słuchaj w jedynce i oglądaj na naszym Facebooku. Od poniedziałku do piątku o 5:45. Zapraszamy Ola Żelazo i Piotrek Galus. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały... Łatwo potem być osobą, która wprowadzała fałszywie w stan większego optymizmu, czy ta rzeczywistość, która to zweryfikuje, potem się okaże. No tak bym nie chciał. Mogę powiedzieć, że... Obajcie panowie już na antenie RMF Max zdążyli się nieraz pojawić, ale do tej pory nigdy razem, nigdy w duecie, a szkoda, bo to im naprawdę dobrze wychodzi. Like I Love You to nowość od Nico Santosa i Topika w RMF Max. Jeśli chodzi o duety, no to my jako radio też się mamy. Umożliwia kontrolowanie, a nawet redukcję masy ciała. Teraz też można mieć smukłą sylwetkę. Wyrób medyczny Kalominal. Powstrzymaj zbędne kalorie. Pani jménem Inga Held Grafmerová podílala se i na kostýmech k baletním představením nebo na filmu Divoké labutě. Láska k umění ovlivnila i plánované místo posledního odpočinku královny. Prostor si nechala navrhnout na začátku nového tisíciletí. Na tvorbě obřího skleněného sarkofágu se podílel i klář. Taková batiska, taková porka. Uprostřed níž plujou 2 postavy, zhruba jich královna Margareta II. Umělečenstvo a princ. That's all I really ask of you. I'd love to talk if you let me. I'll take you back to the start with me. I keep on dreaming, I don't know why. I can't... El pyk i kupione. Nie trać tego, co najlepsze. Teraz w Biedronce mega koszyk każdej
nocy od 16 kwietnia. Między 22 a 6 rano czekają na Was wyjątkowe oferty. Na przykład kapsułki do prania Persil 22 sztuki, dwa opakowania w cenie jednego. Więcej mega ofert w sklepie i na www.biedronka.pl. Oferta dostępna w sklepach otwartych w godzinach objętych promocją. Obowiązuje do 18 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły oraz godziny otwarcia sklepów dostępne na biedronka.pl. Nie lubisz ubezpieczać auta, prawda? Masz poczucie, że kosztuje cię to trochę za dużo. Ale jest porównywarka Rankomat.pl. Porównaj ceny kilkunastu firm i znajdź OC i AC tańsze nawet o połowę. Rankomat.pl. Sprawdź. Akcja Zostań w domu trwa, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Dojazd do pracy, dostarczanie innym przesyłek czy... Krótkie załamanie idzie koło weekendu, będzie 12-13 stopni. A masz, Kasia, na przykład dwa rodzaje maseczek, maseczki ciepłe i maseczki zimne? Nie. Zimowa, wiosenna, tak? Nie, taka, ale no, z futerkiem, nie? Oho, z futerkiem. Ty głupi jesteś. Korków nie ma. Nie ma, dlatego mogę sobie pozwolić. No na weekend mogą być te maseczki z futerkiem, bo będzie trochę chłodniej, zwłaszcza w nocy. Sponsorem programu jest Look Fit, catering dietetyczny i trener osobisty, ulica Jeździecka 19, www.lookfit.pl. 147 nowych przypadków koronawirusa w Polsce, zmarły kolejne 22 osoby. Nie pozwolimy obwiniać się za rozwój epidemii. Posłuchajcie, jak lekarze odpowiedzieli na zarzuty o lekceważeniu procedur. Ksiądz DJ, to także u nas będzie mocny set. Trzeń. Będzie też u nas słynny chłopak z Sosnowca. Michał Pierzchała. Jest 147 nowych zakażeń koronawirusem. Takie dane przed chwilą podało Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że łącznie z porannym raportem przybyło w Polsce dziś 336 potwierdzonych przypadków. Resort informuje teraz również o śmierci kolejnych 22 osób. Dziś więc łącznie zmarło 28 osób. Jakie obostrzenia zostaną złagodzone? Które firmy będą mogły wznowić działalność? Co się zmieni od najbliższego poniedziałku? Cały dzień oczekiwania na decyzję rządu i już wiemy, że za pół godziny będą o tym mówili premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski. Oczywiście będziemy to dla Was obserwować, a teraz nasz reporter Roch Kowalski opowie, czego możemy się spodziewać. Polska nie jest pierwszym europejskim krajem, który decyduje się na taki krok. Już wcześniej tak zwany powrót do nowej normalności zapowiedziały m.in. władze Austrii czy Czech. Południowi sąsiedzi ten proces rozpisali na kilka tygodni. Jako pierwsze otwarte zostaną usługi rzemieślnicze i małe sklepy, a w kolejnych dniach także salony fryzjerskie i siłownie. Jeszcze w ubiegłym tygodniu spekulowało się, że także u nas otwarcie m.in. salonów fryzjerskich to kwestia kilku dni. Rząd z tego najpewniej się wycofa i na początek ponownie zezwoli na korzystanie z terenów zielonych i wejście do lasów. Połączy także limit klientów w sklepach nie jak do tej pory z liczbą kas, ale z powierzchnią poszczególnych punktów. To przypuszczenia. Czekamy 18.30 i wtedy już poznamy szczegóły luzowania obecnych obostrzeń. Od dziś, przypominam, obowiązują przepisy nakazujące zasłanianie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Z dostępnością maseczek bywa różnie. Są miasta i gminy, które kupują maseczki, nawet szyją i bezpłatnie przekazują mieszkańcom. Ust i nosa w miejscach publicznych. Poza policją, rozdawnictwem mają się też z czasem zająć konduktorzy w pociągach łódzkiej kolei aglomeracyjnej, kierowcy autobusów czy ratownicy medyczni. Prawda Antyradia. Przyszło takie wsparcie, że magazynu nie wystarczyło. Taki problem ma szpital w Ostródzie. Musiał wynająć dodatkowe pomieszczenia, żeby pomieścić dostawy od Agencji Rezerw Materiałowych i prywatnych firm, mówi prezes Jacek Dudzin. Część tych darów w tej chwili przekierowujemy do Expo Mazury. W tej chwili te hale stoją puste i prowadzili... Powiedziała Jadwiga Emilewicz, mówiła podczas wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą, że Polska jest ostatnim państwem na terenie Unii Europejskiej, w którym znajdują się szwalnie. Przemysł